Już nie pozwala się handlować, proszę Państwa, tutaj przy stadionie dziesięciolecia. Tu jak papież był, to wszyscy na drzewach siedzieli. No parafianie, parafianin to ciemny, to mnie jest, proszę Państwa, szczękę ściska, bo naprawdę zimno jest. Parafianin to człowiek ciemny, zakochany w przesadnych przesądzie, nieobycie. I oni wszyscy tutaj na drzewach siedzieli. A teraz, proszę Państwa, jak chcesz pohandlować, to no, papieża może by puścili na ten stadion, ale wiecie Państwo, ale handlować już nie wolno. Niczym, nie zarobisz na niczym. Nie wolno, proszę Państwa, sprzedawać różańców, dewocjonaliów, preciozów. Nie wolno. Nie wolno. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Eurokącika, bardziej Baby Langstrom Extra. Niczym nie wolno. Tak. Także ten kościół rzymski, rzymskokatolicki, to nie jest taki uprzywilejowany, proszę Państwa, nie jest. Dlaczego? Dlatego, że no tylko prawosławie się teraz liczy. Zapraszamy do Anglo-Ameryki Białystok, jeszcze dzisiaj mieliście i wczoraj mieliście szansę być i na Grabarce, i w Białymstoku w ogóle, w Cerkwi Świętego Mikołaja. Zapraszamy do Anglo-Ameryki Białystok, relikwie przeniesiono tam do Anglo-Ameryki Białystok. Zapraszamy Państwa, zapraszamy tam. No i za te buziaczki przesyłamy do Anglo-Ameryki Białystok. I tamtemu papieżowi, proszę Państwa, Teodorowi, nie całej tej Aleksandrii i Afryki całej, to nic nie twierdzi u niego, rozumiesz? On jest tak pachnący, bo wiecie Państwo, nogi papieża z Rzymu, to wiadomo, no. Zapraszali pielęgniarki, żeby one czyściły, żeby one sprawdzały, czy wszystko czyste, czy wszystko jest świeże. No, bo to wiecie Państwo, nogi najbardziej świeżo. No, śpiesz jest, no ale jak to świeże, to są świeże, ale jak śmierdzą, to są. No i tu próby były, proszę Państwa, na tym stadionie od rana. Ja w dalszym ciągu nie wiem, co za gówno śpiewało, ale tych zespołów mam dosyć. Już one nie są takie modne, te zespoły, proszę Państwa, kiedyś były. No. Warszawa wszystko przyjmie, mydło i powidło, proszę Państwa. No i tak jak mówię, że papież tu nawet był na stadionie dziesięciolecia.